Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej przez poczet flagowy wchodzący w skład kompanii honorowej wystawiony przez 20. Bartoszycką Brygadę Zbrojeniową. Asystentem starszy szeregowy Mariusz Bada. Szanowni Państwo, proszę o zachowanie powagi i wspólne odśpiewanie hymnu, a mężczyzn proszę o zdjęcie na klisz głowy. Tegoroczne obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja przypadają w roku szczególnym. W roku upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Lata 1772, 1795 i rok 1918 to daty będące klamrą wyznaczającą czasy zaborów, kiedy państwo polskie za sprawą sąsiadujących z nią mocarstw, nie bez wsparcia, co ze smutkiem należy przypomnieć, prominentnych przedstawicieli I Rzeczypospolitej, na ponad 120 lat utraciło to,
co stanowi o istocie państwa – wolność i suwerenność. Aż trudno sobie wyobrazić, że większości poselskiej Sejmu Rozbiorowego przeciwstawiła się zaledwie garstka patriotów, których najbardziej znanym przedstawicielem, symbolicznie utrwalonym w naszej historii, jest Tadeusz Rejtan, tak dramatycznie przedstawiony na słynnym obrazie Jana Matejki, jeden z niewielu, który nie chciał być zdrajcą. To przejmująca lekcja historii, o której nie należy zapominać, jeśli wyznajemy zasadę, że historia magistra vitae est. Owszem, jest historia nauczycielką życia, ale czy my, jej uczniowie, zawsze mamy poczucie dobrze odrobionej lekcji? Związany z uchwaleniem pierwszej w Europie ustawy zasadniczej, uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i czczony przez tyle pokoleń Polaków. Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku była ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. Po chwilach euforii, po próbie ratowania kraju, przyszła jednak klęska. Trzeci rozbiór. Na długie lata kraj nasz zniknął z mapy niepodległości. W 1918 roku Polacy potrafili szybko i sprawnie odbudować swoje państwo. Dokonali tego, bo nadal stanowili wspólnotę. 3 maja to symboliczna data, kiedy uroczyście demonstrujemy swoje przywiązanie do polskości i bogatych tradycji Rzeczypospolitej. Dumni z tego, że od tylu wieków stanowimy wspólnotę. W tym dniu silniej niż kiedykolwiek czujemy związek z historią polskiej państwowości oraz z tymi, którzy ją współtworzyli. Odczuwamy nasze wspólnotowe więzi, bo wiemy, że więcej nas łączy. Życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszych uroczystości, aby świętowanie rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju i narodu upłynęło w dobrej i radosnej atmosferze. Niech się święci 3 maja. 3 maja jest dla nas Polaków symbolem światłego patriotyzmu, łączącego dążenie do niepodległości z nowoczesnością. Ta pierwsza w Europie i druga w świecie ustawa zasadnicza była ukoronowaniem bezprecedensowego w historii Polski dzieła reform ustrojowo-społecznych. Spisana w duchu wartości demokratycznych, rządzenie krajem opierała na równości wobec prawa, tolerancji, poszanowaniu swobód obywatelskich, wolności wyznania. Miała być sposobem na silne, niezależne państwo, zbudowane na zachodnioeuropejskich ideałach oświecenia. Przesłanie, które ze sobą niosła przez lata niewoli, podtrzymywało ducha narodowej jedności i dążenia do niepodległości. Stała się fundamentem polskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz naszej tożsamości narodowej i wciąż pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o Rzeczypospolitej. Ustanowienie Konstytucji 3 maja było jednym z najważniejszych wydarzeń Polski, kształtujących siłę narodu w dążeniu do wolności. Przyjmując Konstytucję, udowodniliśmy światu, że potrafimy budować wizję nowoczesnego państwa i być przykładem wzorowej samoorganizacji społecznej. Szanowni Państwo, minęły wieki, ale zapisy i idee Konstytucji 3 maja nadal pozostają aktualne. Doniosłość tego aktu uzmysławia nam,
że naród nie może prawidłowo funkcjonować bez swojego państwa, a dobrze zorganizowane państwo jest gwarantem rozwoju i pomyślności narodu. To państwo musi zapewnić swoim obywatelom równe prawa i znaleźć instrumenty do ich przestrzegania, a na straży tych praw musi stać konstytucja. Jednocześnie, co zawsze trzeba podkreślać, obrona państwa i jego integralności jest najwyższym obowiązkiem i honorem każdego Polaka. Udowadnialiśmy to powielokroć. Jakie przesłanie niesie nam Konstytucja 3 maja dzisiaj? Z pewnością takie, że Konstytucja jako akt prawny najwyższego rzędu jest kręgosłupem ideowym, ustrojowym i prawnym każdego państwa. Każdego. To również najważniejszy akt regulujący relacje obywatela z państwem, ich wzajemne prawa i obowiązki. Bez konstytucji państwo traci swoją tożsamość. Choćby tylko z tych powodów musimy naszą konstytucję chronić jak największe dobro i nie godzić się na jej łamanie, nieprzestrzeganie lub marginalizowanie. To nasz obywatelski obowiązek. Szanowni Państwo, przyjęcie konstytucji jest aktem szczególnym, wymagającym społecznego konsensusu i zgody narodowej. W imię najlepiej rozumianego interesu naszej ojczyzny życzę nam wszystkim, zebranym dzisiaj pod kolumną Orła Białego, pojednania i zgody w budowaniu mądrego, silnego i sprawiedliwego państwa. Najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy padającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Czele się i pojedź! Wzywam twórców Konstytucji 3 maja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Przywołuję posłów Sejmu Wielkiego, którzy 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu! Cześć i pojedź! Wołam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 maja. Stańcie do apelu! Chwała Bohater! Przywołuję wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 maja i wcielali w życie jej przesłanie. Wstańcie do apelu! Chwała Bohateru! Do was wołam, rodacy! Niech twórcy Konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci. A majowe wartości, wolność i demokracja zapadną w nasze serca. Stańcie do apelu! Cześć i pojedź! Dla uczczenia pamięci twórców i obrońców Konstytucji 3 maja. Sława honorowa! Kompania Bastos! Drugi szereg, krok w tył! Bas! Napaw! Broń!
salwę! Odrowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Palę! Ładuj! Salwą! Palę! Ładuj! Salwą! Palę! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Przez pierś! Broń! Drugi szereg krok na wprost! Pas! Na prawo! Patrz! Składają organizatorzy dzisiejszej uroczystości. Wojewoda warmińsko-mazurski, pan Artur Chojecki z panem Jerzym Świtem, senatorem Rzeczypospolitej Polskiej 6 kadencji, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 kadencji, prezesem Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości wraz z panem Pawłem Żukowskim, dyrektorem generalnym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jego ekscelencję księdzem arcybiskupem doktorem Józefem Burzyńskim. W imieniu dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej złoży dowódca 20 Bartoszewskiej Brygady Zmechanizowanej pan pułkownik dyplomowany Jacek Ostrowski wraz z delegacją. Prezydent Olsztyna pan Piotr Grzymowicz wraz z przewodniczącą Rady Miasta Haliną Ciubel. Złożą parlamentarzyści Warmii i Mazur. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Iwona Arendt. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Janusz Cichoń. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Maciejewski. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Mirosław Pampuch. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Anna Wasilewska. Senator Rzeczypospolitej Polskiej pani Bogusława Orzechowska.
imieniu wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, pan Michał Wypi. Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Urszuli Pasławskiej, pan Konrad Kazaniecki, prezes FML-u. Kwiaty złoży marszałek województwa warmińsko-mazurskiego pan Gustaw Marek Brzeźń wraz z członkiem zarządu województwa warmińsko-mazurskiego panem Marcinem Kuchcińskim. Przedstawiciele sądów i prokuratury, wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, pan Olgierd Dąbrowski-Rzegalski, z prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, pani Janina Kosowska oraz zastępca prokuratora okręgowego, pani Aneta Molga. Kwiaty złożył dziekan Okręgu Olsztyńskiego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, duszpasterz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych, ksiądz Mitrat Komandor dr Aleksander Szełomow. W imieniu diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego proboszcz parafii olsztyńskiej ksiądz Łukasz Stachelek. Kwiaty złoży starosta powiatu olsztyńskiego pani Małgorzata Chyziak wraz z wicestarostą panem Andrzejem Abako. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kwiaty złożył pan prorektor, profesor dr habilitowany Mirosław Gornowicz. Kwiaty złożył warmińsko-mazurski kurator oświaty pan Krzysztof Marek Nowacki. Kwiaty złożą wojsko oraz służby mundurowe. W imieniu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód pan pułkownik Krzysztof Knut. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pan pułkownik Tomasz Ciechacki. Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pan pułkownik Mirosław Bryś. Dowódca garnizonu Olsztyn pan pułkownik Jarosław Jastrzębowski. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej pan starszy brygadier Bogdan Wierzchowski. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego pan Arkadiusz Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego pan młodszy inspektor Dariusz Postek. W imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie kierownik Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej pan pułkownik Marek Zygowski. Komendant Placówki Straży Granicznej pan podpułkownik Jarosław Węgrzynowski. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie brygadier Andrzej Górzyński. Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie pan Jarosław Lipiński. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie pan młodszy inspektor Robert Zalewski. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Chówców Pracy pan Dariusz Rudnik.
komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej, pan Szczepan Worobiej. A za chwilę kwiaty złożą przedstawiciele instytucji państwowych. Wicedyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, pan Piotr Górny, wraz z doradcą ekonomicznym, panem Piotrem Wanicem.